Cześć, witam Was w drugim filmiku dotyczącym pośladków, gdzie dzisiaj porozmawiamy sobie na temat anatomii pośladków. Natomiast zanim przejdziemy do samych mięśni pośladkowych, musimy poruszyć kilka istotnych kwestii. A mianowicie, różnice w budowie kości między mężczyznami i kobietami oraz ukształtowanie kośćca. Będą to istotne czynniki, które będą wpływały na wizualność już samych potem mięśni pośladkowych. A więc zaczynamy. Jeżeli chodzi o różnicę w budowie kości między mężczyznami i kobietami, wygląda to następująco. Mężczyźni mają miednice węższe i wyższe, często porównując je do kobiet. Mężczyźni mają panewki ustawione bardziej do boku, a kobiety znów bardziej do przodu. Kobiety mają szersze miednice, co często jest skorelowane z kątem ku. Kąt ku wyznaczamy od kolca biodrowego przedniego górnego, idzie jedna linia do szczytu rzepki, a druga linia ustawiana jest między guzowatością piszczelową a rzepką. I teraz różnica między tymi dwoma liniami oznacza właśnie kąt ku. Kobiety mają często ten kąt ku większy, poprzez co jest więcej problemów z zapadaniem chociażby samych się kolan do środka w trakcie aktywności fizycznej, a to jest też związane z urazami chociażby więzadła krzyżowego przedniego ACL. Kobiety mają głębsze panewki i mniejszą głębokość głowy kości udowej względem mężczyzn. Kobiety często bardziej poziome mają ustawienie kości krzyżowej, poprzez co mamy przodopochylenie miednicy z racji tego, że właśnie ta kość krzyżowa jest bardziej pochylona do przodu. Takiego można powiedzieć z perspektywy takiej wizualnej oznacza to, że te pośladki po prostu mogą często się wydawać większe właśnie u kobiet z racji ustawienia tej kości krzyżowej. Kobiety, tak jak te czynniki wskazują, często mają większy zakres ruchu w stawie biodrowym, poprzez co mogą lepiej wpłynąć na rozwój samych mięśni pośladkowych. Przechodzimy sobie teraz do drugiej części, czyli do analizy ukształtowania kośćca. I teraz będziemy mieć tam cztery bardzo ważne czynniki, które będą wpływały właśnie na wizualność mięśni pośladkowych. Pierwszym z nich jest rozmiar i szerokość kości biodrowych. Następnie długość i kąt ustawienia szyjki kości udowej będzie istotnym drugim czynnikiem wpływającym na wygląd pośladków. Następnie odległość w pionie między kością biodrową a krętarzem większym kości udowej jest również bardzo ważną składową. I ostatnią rzeczą jest sama wielkość krętarzy większych naszych kości biodrowych. I teraz te cztery czynniki będą wpływały właśnie na to, jak te pośladki wyglądają. Razem z ukształtowaniem kośćca i różnicami w budowie między mężczyznami i kobietami wyróżniamy różnego rodzaju kształty tych pośladków. I teraz tak, szerokie biodra, długie szyjki kości udowej i wystające krętarze większe wpływają na to, że te pośladki mogą wyglądać w kształcie kwadratu bądź dużego koła. Następnie średnio szerokie biodra, długie szyjki kości udowej, wystające krętarze większe mogą wpływać na to, że te pośladki będą prezentowały się jak odwrócone serce. Ostatnim takim przykładem może być to, że biodra będą szerokie, ale krótkie szyjki kości udowe i małe krętarze większe będą wpływały na to, że nasze pośladki będą wyglądały w kształcie litery V. Przechodząc sobie już do sedna, do anatomii pośladków, możemy wyróżnić trzy mięśnie pośladkowe. Najistotniejszy z nich mięsień pośladkowy wielki i dalej kolejno pośladkowy średni i mały. Tworzą one całą wizualność właśnie naszych pośladków. I teraz, dlaczego mięsień pośladkowy wielki jest tak istotny? Z racji tego, że w dwóch trzecich pokrywa całą objętość masy mięśniowej pośladków. 20% z przyczepów mięśnia pośladkowego wielkiego zlokalizowane są przy kośćcu, a aż 80% zlokalizowanych jest w okolicach powięzi. Pośladkowy wielki łączy się zarówno dobrze z pasmem biodrowo-piszczelowym, jak i z mięśniem najszerszym grzbietu, poprzez co fajnie może transportować siły między kończynami dolnymi a górnymi, co jest istotne w kontekście funkcjonalności czy osiągnięć sportowych i samego sportu. Włókna mięśnia pośladkowego wielkiego ułożone są skośnie, natomiast przechodząc do mięśnia pośladkowego średniego i małego, podzielimy sobie na trzy części włókna, na przednią, środkową i tylną część.
Mięsień pośladkowy średni zlokalizowany jest w górnobocznej części całych pośladków i zakrywa właśnie najmniejszy mięsień pośladkowy mały. Funkcja mięśni pośladkowych zawsze powinna być rozpatrywana jako taka wspólny mianownik i mamy tutaj ruchy wyprostu, odwodzenia, rotacji zewnętrznej. Była to druga część dotycząca pośladków, a tak naprawdę dzisiaj troszeczkę więcej porozmawialiśmy sobie na temat ukształtowania kośćca, różnic pomiędzy mężczyznami i kobietami i samej anatomii pośladków i wyróżniliśmy trzy główne mięśnie pośladkowe. Jeżeli chodzi o ćwiczenia celowane na dany mięsień, na daną część pośladka, porozmawiamy sobie i poruszymy ten temat w ostatniej, trzeciej części. Mam nadzieję, że ta część Wam się podobała i do zobaczenia wkrótce. Cześć, hej!